właśnie dotarliśmy do Edynburga pierwszy raz, odkąd jestem w Szkocji i powiem, że ogólnie wrażenie jest imponujące. Glasgow nie jest aż takie ładne. A, i w ogóle bilet do Edynburga kosztował nas, uwaga, 3,60 w jedną stronę z Glasgow. Jedzie się godzinę 20 minut, czyli mniej niż ja jeździłem autobusem z dzielnicy w Glasgow do pracy też w Glasgow. Wow, i tam jest taki, taka góra jest. Big Ben there. No? Better than London, because in London you cannot see it anymore. Renovation. Yeah? Ula la. Nice. Myślałem, że to jest rzeka i się zapytałem, czy mogę tak tu podejść, żeby zobaczyć rzekę. Kobieta się na mnie dziwnie spojrzała, jaka rzeka. I się okazało, że nie ma rzeki. Where we were? Okay, so we were in the St. Andrew Square and now we are in Princess Street. Tutaj jest zamek i tu jest zamek. O. Wow. A tak. Wow. Okej, okay, proszę o wybaczenie. Mamy zamek, mamy pełno atrakcji w Edynburgu, piękne stare budynki, miliony rzeczy, ale nie. Amelie wyhaczyła Kingdom of Sweets, czyli Królestwo Słodyczy. Ej, dobra, dobra, wejdziemy tam, no zobaczymy. O. Wiecie, co się najbardziej rzuca w oczy w Edynburgu w porównaniu do Glasgow? Amelie, what's the main difference between Glasgow and... No, I cannot say. Say it. But, no, I cannot say. Say it, don't worry, don't worry. That the people look nicer, if you know what I mean. Yeah, exactly. Czyli, jak my to z Amelie nazywamy piece of shit, są takie typowe odpowiedniki naszych dresów. Tutaj bardzo często chodzą, non-stop klną, plują na ulicę, rzucają śmieci. Ogólnie, no, stwarzają harmiderii, nieprzyjemne doświadczenia. A tutaj tego nie ma. To są fajni, ładni ludzie. Widzę, spokojnie, nie? O. Zobaczcie, jaki zajebisty klasyk. I taki ładny czerwony kolor jeszcze ma, nie? Właśnie wyszliśmy do naszego pokoju w hotelu, który kosztował nas 50 funtów za jedną noc. Za dwie osoby. Czy to jest dużo, czy mało? Nie wiem. Czterogwiazdkowy. Tak wygląda pokój. Tak, Amelie? Tak. Szału nie ma w sumie, trochę mały. O, bym nawet powiedział, że to takie... No, ale standard Wielkiej Brytanii nie jest zbyt wysoki. Tak? Mamy łóżko. Jest jakieś tam biurko, lustro, suszarka, kobieta jest. O! W pakiecie. Łazienka. Co jest? Light is not working. I never been in the hotel, a? Ulala. Dobrze, czyli nie wiedziałem, że trzeba kartę włożyć, to nie, jeśli też nie wiecie, to trzeba kartę włożyć, żeby był prąd. Ja jestem Polakiem, więc w hotelu nigdy nie byłem. W hotelu. French puppy, eh? French rich? You are laughing because I'm Polish? Awe. Oh. No. No, co ja wam będę pokazywał? Jakiś tam zwykły pokój. O, awe? Misiu, not on the video, everyone is watching. Jakiś tam schowek, no tyle, tak to wygląda. Ale w samym centrum. In the center. Yes, very nice location. Tak. Znalazłem coś trochę irytującego. Patrzę na to. Okno, otwieram. Co to ma być? Co to za buczenie? Leci jedna gwiazdka na TripAdvisor. To jest właśnie to, co ja kocham najbardziej, czyli taki pubik. Usiądź sobie z piwkiem na spokojnie, na zewnątrz, przy stoliczku, tak? Tak. Jest
jesteśmy właśnie na cmentarzysku. Amelie już się boi. Buu. Buu. Który to rok? O, mamy. 1820. Thomas Morrison. Fajne klimatyczne miejsce. Fajnie by było tu w nocy przyjść. Ciekawe, czy Amelie się zgodzi. O. Ona... Amelie, come! A, come! Już się boi. Come! Eh? Are you afraid of zombie or something? It's nice. It's all ancient graveyard. Nie, nie wydaje mi się, że to jest cmentarz. To po prostu chyba jakieś tablice upamiętam. Chociaż, kurde, Kigo tam wie, co to jest? O, jest jakaś krypta. Amelie! Za dużo w gry grałem, żeby tam nie zajrzeć. Wygląda jak miejsce, do którego chce się zejść, żeby ubić utopca. A kam, Amelie? John Graham Jewelry. 18:15. No zajrzyjmy tam do środka. Ziobro, kurwo jebana! Przestań mi kurwo rodzinę prześladować! Nawet nie wiecie, jak przyjemne jest niesłyszenie tego akcentu z Glasgow. Tutaj ludzie dokładnie mówią po brytyjskim akcentem, z angielskim. Wow. Whisky. Whisky. Ok, byliśmy w tak zwanym downtown, teraz przeszliśmy na górę i nie spodziewałem się, że to jest tak jakby weszliśmy do jeszcze jednego miejsca. Bardzo klimatycznie. What do you think? I love it. Really? I really like it. So we are moving to Edinburgh? Our? Właśnie dotarliśmy do zamku na samej górze, pośrodku Edynburga. Tak w ogóle Edynburg mówi się po angielsku. Edinburgh. Edinburgh. Edinburgh, not Edinburgh. Edinburgh. Ale widoki, zaraz to nagram. Look there. Look. Oh, I know what you will do. Dobra, jesteśmy właśnie w restauracji typowo szkockiej w Edynburgu. Amelie już wszystko zjadła razem z talerzami. Wypiła mi połowę piła. No. Ulala. Ulala. Fajna rzecz w Edynburgu, którą zauważyłem, jest to, że jesteś na tak jakby górnym mieście. Jest tu Amelie. Jest tam morze. Nie wiem, czy widać. Więc wszystko są góry, morze i duże miasto. Czyli idealne połączenie. Aha, Amelie znowu wychodziła. Jakieś miejsce ze słodyczami. Whisky tea. Dobra. Jest coś i dla mnie. Oczywiście klasyka, można kupić sobie typowy Scott History za 49,99. Tiriri, tiriri, la la la, la la la. Amelie jest w raju. Aha. Ale dobre. Smak, whisky, truskawka, coś tam jeszcze? Dobre. Mojito smakuje jak naprawdę mojito, prawdziwe. Amelie ma jakieś czekolady, jest coś? Powiem wam tak, byliśmy w Rzymie i te lody naprawdę smakują bardzo podobnie jak te w Rzymie. Czyli, no, postarali się. A to, proszę ja was kochani, nie wiem co to jest. Ale wygląda oryginalnie. Elf? Nie wiem. What's that? Nie wiem, ale jest dziwne i w pewnym sensie mi się podoba.
Właśnie przeszliśmy już jakieś 300 metrów. Panie i panowie, znaleźliśmy się przy... Jest, udało się.